Genialne poświęcenie amerykańskiego arcymistrza. W tym momencie zostało przywalone, goniec bije F6. Okazuje się, że jeżeli hetman odbije, to następuje bicie na F6 i później biały zdobywa wieżę na D8. Więc w partii czarny zbił tutaj pionkiem, ale teraz wjeżdża szach na G4. I po kolei, jeżeli król schowa się na H8, to teraz partia kończy się po hetman B4. Jest atak na hetmana, zbić nie można, bo wtedy bicie na D8 z szachem, no i bicie hetmana, wygrana pozycja. Jeżeli król pójdzie na F7, to wtedy można wybić na D8, dać szacha, no i zgarnąć gońca z B5, więc w partii czarny postanowił się bronić królem na F8, ale teraz wieża bije D8, hetman bije D8 i szach na B4, po raz kolejny biały zdobywa tego gońca i ma kompletnie wygraną końcówkę. Bardzo ładne, goniec bije F6.